Jest czwartek, 23 czerwca. Uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Wyobraź sobie pełen radosnego gwaru dom kapłana Zachariasza. Wypełnił się już po brzegi krewnymi i sąsiadami, którzy przybyliby świętować narodziny chłopca. Zobacz siebie w tej scenie. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się razem z nią. Ósmego dnia przyszli, by obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: nie, natomiast ma on otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy, a natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Zwróć uwagę na panującą atmosferę radości, którą opisuje początek dzisiejszej Ewangelii. Oto ta, którą powszechnie uważano za ukaraną i odrzuconą przez Boga, doznaje niespotykanej łaski. Ludzie rozpoznają w narodzinach dziecka miłosierdzie Pana, które ma moc przemieniać ludzkie serca. Postaraj się przypomnieć sobie ten czas, kiedy w twoim życiu objawiło się Boże miłosierdzie. Jakie uczucia ci wówczas towarzyszyły? Problem pojawia się, gdy zgromadzeni nazywają dziecko imieniem ojca, przeciw czemu interweniuje matka. Imię, które wskazuje na tożsamość i misję w życiu dziecka, ma być według niej związane z niepojętym darem Boga. Jan, który nie ma imiennika wśród krewnych, do końca życia będzie głosił Izraelowi: nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Jestem inny. Gdy dorośnie, wzmocniony duchem,
będzie wskazywał całym sobą, poza siebie, ku temu, który ma nadejść. W jaki sposób Bóg umacnia cię na duchu? Zgodnie z tradycją, syn Zachariasza prawdopodobnie odziedziczyłby zajęcie swojego ojca, tak jak Jezus po Józefie został cieślą. Ale Bóg w odniesieniu do Jana Chrzciciela miał inne plany. Inność Jana może być powodem do sprzeciwu lub nawet odrzucenia. Jednak możliwe jest również jej bezwarunkowe przyjęcie w zaufaniu do Bożej dobroci, która udziela się tak, jak chce. Zachariasz jest tego przykładem. Gdy przyjmuje Boży dar, rozwiązują się pęta jego języka i uwielbia Boga. Do przyjęcia jakiego daru zaprasza cię Bóg? Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się razem z nią. Ósmego dnia przyszli, by obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: nie, natomiast ma on otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy, a natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Porozmawiaj z Bogiem Ojcem o tym, kim dla Niego jesteś. Wsłuchaj się, jak woła cię po imieniu. Thank you.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.